Jesteśmy w Wiśle podczas kwalifikacji do konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich, a naszym rozmówcą jest mieszkaniec Wisły Piotr Żyła. Witam serdecznie. A, dzień dobry, witam. Piotrek, pierwsze pytanie będzie nietypowe. Co masz pod kombinezonem? Nic. Nie, no mam ubranko takie podkombinezonowe, można powiedzieć. Rozumiem, wygląda wyjątkowo nietypowo. Dzisiaj skok na 125 metrów w kwalifikacjach. Jesteś... Tak, o to chodziło. Aha, to są wkładki do butów, a to są rękawiczki, także numerek jest taką, można powiedzieć, kieszenią na to. Jak widać, nie trzeba mieć kieszeni, numerek jest w zupełności wystarczający. Dokładnie, dokładnie. Dzisiaj skok na 125 metrów w kwalifikacjach, miejsce w czołówce, zupełnie jak na gospodarza w Wiśle przystało. No tak, myślę, że skoki dzisiaj moje były takie bardzo fajne. Można powiedzieć, że treningowe, ten kwali, takie normalne, na jakim jest stać i z tego jestem bardzo zadowolony, że po prostu tutaj właśnie jeszcze w Wiśle przy tej fajnej publiczności udało mi się takie fajne skoki oddawać. No tutaj możesz się poczuć jak w domu i pewnie się tak czujesz, a czy podczas zgrupowania jest czas na to, żeby do domu na chwilę wyskoczyć, czy raczej cały czas jesteś w hotelu z zawodnikami? Nie, jest czas, wiadomo, no, szczególnie jutro zawody są dopiero o 20. chyba 30, także cały dzień jest, można powiedzieć, no wiadomo, że to też ułatwia sprawę, jak się jest w domu, bo można coś sobie przy domu porobić, a nie trzeba siedzieć i myśleć, że te zawody już się zbliżają, tylko no, czym się zająć. Jak zareagowałeś, kiedy po raz pierwszy dowiedziałeś się, że po zakończeniu tego sezonu trenerem reprezentacji Polski przestanie być trener Łukasz Kruczek? Znaczy, tak szczerze to nie wiem jeszcze, bo to jeszcze ten sezon trwa, jeszcze pracujemy i tak, no wiadomo, że to no taka trudna sytuacja, bo to też Łukasz też chciał po prostu, myślę, to w tajemnicy utrzymać, ale że tam mu to nie wyszło, no to po prostu dowiedzieliśmy się wcześniej, no nie wiem, no po prostu trudne pytanie, no na pewno. Na pewno dużo fajnych chwil, fajnych momentów przeżyliśmy wspólnie i wiadomo, no trochę taka smutna też sytuacja, bo no, wiadomo, no, Łukasz był też 8 lat, można powiedzieć, też zawodnicy, którzy z nim trenowali, znali się z nim, można powiedzieć, bardzo dobrze i no a co będzie po sezonie, no to czas pokaże. Na pewno sezon się skończy, no to trzeba będzie podsumować i ja tak myślę, że po prostu jakieś postanowienia sobie założyć, co jak chcę dalej trenować, no bo wiadomo, że teraz coś się zmieni, a jak się zmieni, no to nie wiem. Ja przynajmniej z mojego punktu widzenia to no wiadomo, to trzeba przemyśleć, ale mniej więcej wiem, co chcę, jak chcę trenować i jak się chcę przygotować. Wiesz, co chcesz trenować, wiesz, jak się przygotowywać, ale nie wiesz na razie, u kogo będziesz to robił, dlatego że jeszcze nie wiadomo, kto będzie trenerem reprezentacji, następcą trenera Łukasza Kruczka. Pojawiają się spekulacje, że mógłby to być trener kadry B Maciej Maciusiak. Jak ty postrzegasz tego typu spekulacje medialne? Znaczy nie wiem, raczej takie spekulacje to po prostu, no raczej niech się związek tak naprawdę wypowiada, bo my tak szczerze nie mamy nic do gadania, no tak szczerze to my są tacy, potem wiadomo są trenerzy, a potem jest związek, także ja nie wiem, nie mam, wolę się nie wypowiadać na ten temat, no po prostu jaki trener by nie przyszedł, no to na pewno trzeba z nim ustalić, jak się chce trenować, co się chce zrobić, co się chce osiągnąć i to jest najważniejsze, żeby po prostu się dogadać z trenerem, a nie żeby po prostu była na zasadzie, no masz to robić i koniec, bo tak, nie? I także no, zobaczymy, no. Trudno mi powiedzieć na tej chwilę, no. Kto przyjdzie, no to wiadomo, że trzeba się jakoś porozumiewać, bo bez komunikacji nie ma w ogóle nic.
Chcę Ciebie jeszcze zapytać o jedną kwestię. Od lat mówi się o tym, że niektóre kraje chcą organizować turnieje na wzór turnieju czterech skoczni i niedawno w mediach głośno było o tym, że również Polska mogłaby taki turniej zorganizować, turniej składający się z zawodów w Wiśle, w Zakopanem i w Szczyrku. Jak Tobie, jako mieszkańcowi Wisły, jako reprezentantowi Polski podoba się taki pomysł, czy jak Ty postrzegasz taką wizję, że niektórzy, wszyscy czołowi zawodnicy świata przyjeżdżają tutaj do Polski na 10-12 dni? Fajnie, fajnie, ale myślę, że to średnio by było do przejścia, no, bo nie mamy czterech skoczni, to po pierwsze, wiadomo, są trzy. Fajnie by było, jakby było więcej tych konkursów tutaj w Polsce, ale i tak nie mamy co narzekać, bo w sumie w tym sezonie jest najwięcej, bo dwa tutaj w Wiśle, dwa w Zakopanem, a do tej pory były tylko trzy, był jeden w Wiśle, dwa w Zakopanem, także to jest i tak jest dobrze. A jeszcze jakby faktycznie Szczyrk gdzieś tam włożyli, to było bardzo, bardzo fajnie, ale to tak jak mówię, to dopiero już to, ja to tak się mogę wypowiedzieć, żebym chciał, a wiadomo jak jest.